I będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie tu w Kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym wyjątkowym dniu, w którym to swoje święto obchodzą wszystkie Wasze drogie, kochane mamy. Nazywam się Anna Jakubczyk i wraz z Panią Magdaleną Szubą prowadzimy klasę śpiewu w Szkole Muzycznej. Kilka miesięcy temu, kiedy ustalaliśmy w szkole harmonogram koncertów przewidzianych na cały rok szkolny, padłyśmy na taki pomysł, żeby właśnie w tym szczególnym dniu, kiedy możemy podziękować naszym mamom za wszystko, co dla nas robią i za ich kochające serca, żeby ten koncert właśnie odbył się 26 maja. Nikt z nas jednak nie spodziewał się, że ten rok w warunkach pandemicznych uniemożliwi nam działalność koncertową na jakąkolwiek skalę. Właściwie można powiedzieć, że szkoła muzyczna przez wiele długich miesięcy zamiast rozbrzmiewać muzyką, stała się niezwyczajną szkołą ciszy. Proszę mi zatem wierzyć, że ten dzisiejszy koncert jest długo wyczekiwany przez nas i naszych uczniów, stęsknionych za żywym kontaktem z publicznością. Dziś, dzięki uprzejmości i gościnności księdza proboszcza Jacka Lewińskiego, jest to nasz pierwszy publiczny koncert od ponad roku. I choć towarzyszy nam ogromna trema, to mamy nadzieję, że za sprawą pięknej muzyki będzie to wzruszający i unoszący nas wszystkich koncert. Ave Maria, w tłumaczeniu Zdrowaś Maryjo, jest to jedna z najważniejszych i najpopularniejszych modlitw chrześcijańskich. Najczęściej wykorzystywana przede wszystkim w obrządku katolickim i prawosławnym. To modlitwa oddająca cześć Maryi, Matce Jezusa, a jednocześnie będąca prośbą o jej wstawiennictwo. Jej genezą są słowa zapisane w Ewangelii Świętego Łukasza, wypowiedziane przez Archanioła Gabriela podczas zwiastowania oraz przez świętą Elżbietę podczas nawiedzenia. Modlitwa ta zyskała wielką popularność wśród kompozytorów. Na przestrzeni wieków pisano do niej różnorodną muzykę. Najpierw chorołową, potem wielogłosową, a także solową w stowarzyszeniu instrumentów. Naszym zamysłem podczas dzisiejszego koncertu jest zaprezentowanie Państwu kilku takich perełek. Opracowań muzycznych tej pięknej modlitwy, mniej lub bardziej znanych Państwu. Zatem zapraszam do wysłuchania pierwszych prezentacji. Na początku wystąpi Magdalena Szuba, która wykona pieśń Ave Maria, którą kompozytor Giuseppe Verdi umieścił w jednej ze scen w operze Otello. Ta pieśń, a właściwie aria, wykonywana jest przez bohaterkę Desdemonę, a zatem na początek typowo operowe brzmienie. Następnie zmienimy scenę operową na ekran telewizyjny. Muzykę kolejnego opracowania Ave Maria napisał Henry Serota i mogliśmy ją usłyszeć w filmie U Pana Boga za piecem. Dziś wykona ją dla nas uczennica Barbara Kolubczak. A następnie posłuchamy brzmienia muzyki barokowej i nie będzie to tym razem Ave Maria, ale fragment sekwencji Stabat Mater, czyli utworu opisującego boleść Maryi po śmierci jej syna. Arię Eia Mater wykona dla Państwa Agata Pijak. Matko, źródło ukochania, daj mi siłę współczuwania, tylu bólom, żalom tylu. Podczas całego koncertu akompaniować będzie wszystkim wokalistom nasza znakomita pianistka, akompaniatorka, pani Anna Mendonca. A ja pozostawiam Państwa w objęciach pięknej muzyki. Magdalena Szuba.
Szanowni Państwo, wibracjonie po tym barokowym brzmieniu na chwilę znów powrócimy do muzyki filmowej. Za chwileczkę zabrzmi pieśń Ave Maria z filmu Prowokator, do której muzykę napisał współczesny kompozytor właśnie muzyki filmowej Michał Florenc. Pieśń te wykonają debiutujące dziś na scenie, można tak powiedzieć, uczennice klasy pierwszej Monika Hinz oraz Oliwia Borkowska. Bardzo proszę Państwa o wsparcie ich solidne. Po tym występie chcę Państwu zaprezentować utwór odbiegający od tematyki maryjnej, ale pozostający w nurcie muzyki oratoryjnej, kościelnej. Zabrzmi popularny utwór, dość często wykonywany w kościołach podczas różnych uroczystości. Jego tytuł to Panis Angelus, skomponowany przez Cezara Franka. Autorem zaś słów do tej pieśni jest święty Tomasz z Akwinu. Chleb anielski staje się chlebem ludzi. Chleb niebiański kładzie kres zapowiedziom. Co za przedziwna rzecz. Spożywa Pana biedak, sługa i nędznik. Mamy zatem, drodzy Państwo, piękny utwór wprowadzający nas w tajemnicę kolejnej uroczystości w Kościele Katolickim. Mowa oczywiście o Bożym Ciele. Pani z Angelicus w duecie zaprezentują uczniowie klasy drugiej Jan Kropiednicki oraz